Era wodnika nie możemy liczyć na spokojniejszy rok. Moi drodzy, ponieważ energie nadal przyspieszają i coraz więcej ludzi uświadamia sobie swoje duchowe więzi poza granicami religii, energie będą bardzo dalekie od spokojnych. Biorąc to pod uwagę, nie możemy liczyć na spokojny rok. Jednak jeśli odpowiednio planować i przy dobrych intencjach, przebudzone dusze będą w stanie utrzymać się powyżej burzy i pomagać innym czynić to samo. Jakkolwiek niepokojące by się to wszystko wydawało, pozostawajcie stabilni w kontakcie ze swoim wyższym ja i kochającym światłem Stwórcy. Istnieje kilka powodów eksplozji tej energii, ale główną przyczyną jest zderzenie światła i ciemności, prawdy i kłamstwa, wiary i iluzji. Teraz nie ma miejsca na strach, bo on tylko karmi ciemność. To, co jest teraz potrzebne, to czujność, jasność myśli i umiejętność czytania między wierszami bo zasłona iluzji staje się najcieńsza jaka kiedykolwiek była. Nie ulegajcie propagandzie i fałszywym wiadomościom, które krążą już od wielu lat. Nie da się dłużej żyć w fizycznym świecie, nie mając więzi ze światłem, bo to spowoduje wiele nierównowagi, cierpienia i chaosu. W chwili obecnej jest tak wiele informacji wprowadzających w błąd, że prawda jest dobrze ukryta pośród kłamstw, zaplecionych w czarną matrycę misterniej niż jakakolwiek pajęczyna. Gdyby ktoś próbował ją rozplątać lub zrozumieć co się dzieje, to tylko zaplątałby się jeszcze bardziej. Wszystko nie jest tym, czym się wydaje, a to jest początkiem końca dla władców ciemności. Nadszedł czas dla przebudzonych dusz, aby przejąć kontrolę nad swoimi umiejętnościami i przejawić światło w każdym zakamarku swojego życia. Jednocześnie efekt falowy będzie wielki, a światłość zaćmi ciemność. Rozum to potężne narzędzie i intencja stojąca za każdą myślą jest kluczem do powodzenia jej oddziaływania wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.